Szaranowicz, zapraszamy na mecz. No, będzie się działo. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi arbiter, który często sięga po kartę. Tak, to jest trochę i ostry sędzia, ale zarazem i aptekarz. Pierwsza akcja w tym meczu właśnie przed nami. Trochowski, Caceres. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Piłka wychodzi na aut. Mogą stąd stworzyć zagrożenie. Nie stworzyli. Nie miał z obroną tego strzału z daleka żadnych problemów bramkarz. I za moment gracze Sewilli rzut rożnego. Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale cóż, przeciwnik przy piłce. Ależ piękna bramka dla Sewilli! Pierwszy gol został zdobyty w 5. minucie. Streller. Chipperfield. Streller. Czy to wykorzysta? Gol! No i mamy remis. Ładna, szybka odpowiedź. Przegrywali, ale już doprowadzili do remisu. Llorente. Ryzykowna, ale udana interwencja. Chipperfield. Dostrzegł partnera. Świetnie blokuje obrońca. Niestety nie udało się i drużyna przeciwna przy piłce. Precyzyjne podanie. Jest okazja! Doskonale zagrał. Odbił piłkę. Czy to wykorzysta? Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Przechwycili przeciwnicy. Sędziowie czasem przerywają takie akcje gwizdkiem. Zaczekał z decyzją arbiter, ale odgwizdał jednak przewinienie. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Jest szansa, ale spudłował. Źle przyjął piłkę i nieczysto strzelił. Przy piłce szybki i skuteczny, niezwykle groźny napastnik. Streller. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od rzutu z autu. Yapiapo. Raj. Yapiapo. O
Podanie na skrzydło. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Przeciwnicy przejmują piłkę. Udane podanie. Jest teraz atakowany. Próbuj. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Podał ją. Czy to wykorzysta? Ach, kapitalne podanie. Podanie w pole karne. Strzela. Ach, minimalnie nie trafił. Świetnie wyszedł w górę. Trafił w piłkę, ale chyba niezbyt dokładnie. Obrońcy muszą go dokładniej kryć w takich sytuacjach. Nie mogą liczyć na to, że następnym razem się nie uda. Zespół traci piłkę. Raj. Skutecznie dograł do kolegi. Oczywiście dobre podanie. Szansa! Strzał został zablokowany. Czy to wykorzysta? Szaleńczy atakuje obrońcę. Byli blisko, by prowadzić, ale spudłował. Dobrze wypracował sobie pozycję. Wystarczyło pokonać bramkarza. Strzelił jednak tuż obok bramki. Czy to wykorzysta? Kapitalnie broni. Doskonale, Sevilla będzie strzelać. Raj. Powstrzymał. Końcowy gwizdek po pierwszych 45 minutach. Koniec pierwszej części spotkania i mamy remis. Liczę na to, że jednak w drugiej połowie będą decydujące rozstrzygnięcia. Raj. Chipperfield. Yapiapo. Brawo, ładnie podał. Będzie strzelał? No wsparli teraz bramkarza. Prawidłowa reakcja sędziego, zawodnik był faulowany. Szkoda, bo atak zapowiadał się naprawdę interesująco. Groźnie w pole karne. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Chipperfield. Dobre podanie. No, będzie gol. Powstrzymani. Ważne, ale czyste wejście obrońcy. Pogubił się obrońca. Braj. Ależ akcja. Dobra okazja. Minimalnie niecelnie. Nowy gracz na boisku. No i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. Lorente. Pięknie dograł. Wspaniała wrzutka. No ładnie to przejął obrońca.
szczęście, przejęcie piłki. Caceres. Krochowski. No i mamy stratę piłki. Udane podanie. Dobrze w pole karne, ale strata. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Yapo. No i przechwycili piłkę gracze Sewilli. Caceres. Się ładnie podać. O to chodzi, bramka dająca prowadzenie. Mamy powtórkę bramki. Trzeba zauważyć, że zespół, który ją zdobył, no nie przeważał w tym spotkaniu. Rywale wyraźnie dominowali, tyle że niewykorzystane okazje lubią się mścić. Znakomicie gra głową ten zawodnik. Szkoda, mogło być groźnie. Lorente. Cudownie to, ale świetnie zablokował. Koniec coraz bliżej. Rzut rożny, prowadzą jedną bramką, ale mają szansę na podwyższenie wyniku. Równoczesna zmiana w obu drużynach. I udanie teraz wybił głową. Owszem, wybili, ale tylko na moment odetchnęli. Znowu rywale atakują. Nie mają już nic do stracenia i wygląda na to, że mogą narazić się na kontr. No, był na miejscu. Świetna interwencja. Groźnie, ale zdążyli na czas. Ładne podanie. No i zgranie w pole karne. Dobra interwencja bramkarza, ale piłka dalej w grze. Niewiele zabrakło do remisu. Mecz kończy się wynikiem 2-1. Przed tym spotkaniem wskazywano ich z góry na porażkę. Przegrali wprawdzie, ale zagrali znakomity mecz. Na pewno są zawiedzeni tą porażką, ale mimo wszystko powinni schodzić z boiska z podniesionymi głowami. Zagrali naprawdę, jak powiedziałeś, świetny mecz. Bardzo dziękuję ci, Włodku. Dziękuję również państwu. Oddajemy głos do studia w Warszawie.